20 lipca 2018 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Odpowiada ona na liczne pożary odpadów wiosenne. Co się paliło? Nie paliły się odpady z zagranicy. Paliły się wyselekcjonowane tworzywa sztuczne, których nie chcą recyklerzy. I tutaj trzeba zaapelować do ministra środowiska, łącznie z całą branżą odpadową, aby koszty gospodarowania odpadami opakowaniowymi ponosili wprowadzający opakowania na rynek. W związku z tym, dopóki nie będzie tego typu rozwiązań, odpady nadal będą płonąć, ponieważ ustawa przewiduje obciążenia i zabezpieczenia dla tych, którzy legalnie działają na rynku gospodarki odpadami. Ci, którzy działają nielegalnie, nadal mogą spodziewać się samozapłonów i pożarów. Nowelizacja ustawy o odpadach dotyczy szerokiego spektrum beneficjentów. Po pierwsze, dotyczy wszystkich, którzy gospodarują odpadami w szerokim tego kontekście, mianowicie ci, którzy zbierają odpady, przetwarzają odpady. Dotyczy także składujących odpady. Składa duże obciążenia na administrację, ponieważ przenosi wiele obowiązków ze starostw powiatowych do urzędów marszałkowskich. W związku z tym, iż przedsiębiorcy będą mieli obowiązek w ciągu 12 miesięcy złożyć wniosek o aktualizację wszystkich decyzji związanych z pozwoleniami, zezwoleniami na gospodarowanie odpadami, urzędy też będą miały o wiele więcej pracy. No i mowa tutaj także o zabezpieczeniach finansowych, które podniosą koszty gospodarowania odpadami, a w konsekwencji przeniosą się na stawki dla mieszkańców. Nowe obowiązki spadają także na komendantów miejskich Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą musieli opiniować operaty przeciwpożarowe będące nieodłącznym załącznikiem wniosku o pozwolenie zintegrowane. Istotna zmiana, która wpłynie na kieszenie wszystkich Polaków, to zabezpieczenia finansowe, które będą musieli wnosić przedsiębiorcy dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewłaściwego gospodarowania odpadami. Te koszty przeniosą się najprawdopodobniej na jednostkowe stawki wpłacane przez każdego mieszkańca Polski.